Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. To jest zapowiedź live'a, którego chcielibyśmy zrobić z Remigiuszem. Live ten będzie analizą paskudnej sytuacji, w której znów byłam podmiotem, czy też może przedmiotem, raczej przedmiotem. Dużo jest tam wiedzy. Znaczy dużo, dużo jest tam przykładów na wiedzę, o której uczę, dlatego uważam, że bardzo warto. Teraz zaraz zobaczycie wyjaśnienie, które zrobiłam dla fundacyjnej grupy na temat tego, o co w ogóle chodzi w kolejnej gównoburzy, której jestem przedmiotem. Więc jest taki w ogóle wstęp na temat jakby aksjologicznych uwarunkowań tego czegoś, co się zadziało i co się zadzieje dalej na kanale. Nie wiem, o której zrobimy tego live'a, ale go zrobimy. Więc po prostu czekajcie. Dziękuję. Częściowo odnoszę wrażenie, że chyba trochę zapominacie, czym ja się zajmuję w życiu, czym się fundacja zajmuje. Więc są na przykład pytania, czy tam jakieś uwagi, po co się w ogóle wdawać w gównoburze. Ja się po to wdaję w gównoburze, dlatego że jest to moja praca i misja życiowa, wyłapywać ofiary linczów, przemocy psychicznej i metodą sokratejską pokazywać ludziom, dla których jest szansa, że to, co ich spotyka, jest chore, jest nielogiczne i dobrze im się wydaje, że jest tu kurwa coś nie tak. Odważam się być takim obiektem gównoburzy, dlatego że emocjonalnie sobie potrafię z tym radzić. No i co? Po prostu na grupie dla aspergerowców, z której no, parę osób do nas zostało już wyłapanych. No jest taka sytuacja, że właśnie jest urządzany na mnie lincz. I lincz ten prezentuje w zasadzie większych procesów grupowych doprowadzających do grupowej przemocy, do czegoś, co w świecie rzeczywistym faktycznie kończy się linczami czasami. Jestem mieszana po prostu z błotem w sposób książkowy, przykładowy. Czyli dzieje się coś, co jest znakomitym dla mnie, dla nas, przykładem z rzeczywistości do omówienia. A przykłady z rzeczywistości zawsze są lepsze, skuteczniejsze niż przykłady z dupy. Dlatego po prostu zamierzam wziąć ten właśnie lincz na tapetę, bo jest kurwa doskonały. Jest po prostu tak kurwa doskonały, że ja mogę nagrać, nie wiem, 60 filmów o tym, co tam zostało zastosowane. I pewnie zresztą nagrałam je. Albo mogę w tej jednej kondensacji pokazać bezmiar zła, które wynika z głupoty. A przecież to jestem właśnie ja. Ja jestem sobie osobą, która chodzi po świecie i pokazuje, gdzie jest zło wynikające z głupoty. Więc dlaczego to robię? Dlatego, że to jestem ja. A dlaczego robi to Remigiusz? Z bardzo podobnych powodów. Po prostu chcę tylko powiedzieć kurwa jedną rzecz. Że akurat to, że macie okazję po prostu niektórzy z was obserwować po prostu dyskusję na tej grupie dla dorosłych z tak zwanym kurwa zespołem Aspergera. Z tak zwanym bardzo.
To jest jeden bardzo pojedynczy przykład z mojego życia. Ja po prostu z natury, kurwa, nie znoszę braku logiki, który po prostu dzisiaj na live'ie, na kanale YouTube'owym Fundacji, po prostu przeprzedzaną przeanalizujemy. To jest taka moja po prostu wrodzona cecha, że ja nie umiem, kurwa, nie odpowiadać, kiedy widzę niekonsekwencje czyjegoś myślenia, już nie mówiąc o tym, kiedy ktoś po prostu myli pojęcia, nie mówiąc już, kurwa, o tym, kiedy pojawiają się osobiste, emocjonalne jakieś, kurwa, inwektywy i obelgi w moją stronę, czy Anny, czy tak jak to się dzisiaj stało, wszystkich osób związanych z fundacją. Tak, no bo wszyscy widzowie kanału zostali nazwani idiotami. Wszyscy, którzy wpłacają na fundację, zostali nazwani idiotami, zakutymi łbami czy zrytymi baniami, jakoś tak. Także to nie jest. Chcę po prostu powiedzieć, że to mi nie sprawia problemu. To nie działa na mnie emocjonalnie, za wyjątkiem tego, że ja po prostu im Życiowej bardziej, ogólnej. coraz bardziej po prostu uświadamiam sobie, na jakim świecie żyję. To mi nie robi żadnej krzywdy. Ja się tutaj niczym nie karmię. Po prostu taką mam naturę, że nie umiem pozostawać po prostu obojętny wobec czegoś, z czym się nie zgadza. Nawet mógłbym to jeszcze, kurwa, przemilczeć, gdyby za tym nie kryły się oczywiste negatywne emocje i próby jakichś w ogóle prowokacji słownych, tak? Bo ilość po prostu jadu i trucizny, która się tam wylewa, pomimo że ja też byłem przez całe życie pieskiem z podkulonym ogonem i rzeczy, które były próbą skrzywdzenia, mnie w ogóle traktowałem bardzo błaho, pobłażliwie, to teraz dotknęło mnie to do takiego stopnia, że sam siebie nie poznaję i tyle po prostu, no. Coś. Ciekawe. Ja nie mam poczucia, żebym coś przedawkowała. Natomiast widzę tam bardzo poważne przedawkowanie procesów, które doprowadzają do strasznych rzeczy. W tym do skrajnej formie, do morderstw. Do Tak, zbrodni. bo gdyby po prostu to się nie działo na Facebooku w XXI wieku, tak jak Tak, dzisiaj powiedziałaś, no to tak. kurwa, to by po prostu doszło do morderstwa. Tak, dlatego że kurwa, czym były kiedyś kamienowania? Jest jedna jebana czarownica i trzeba ją zatłuc. I ja się coraz bardziej zastanawiam nad tym, czy. Tak jak kurwa, ja się nigdy nie zajmuję po prostu jakby nie swoim ogródkiem, w tym sensie tym, na co mam wpływ, tak? A więc mam jakąś swoją działkę działalności publicznej, społecznej i w niej pracuję i nie mieszam się na przykład w politykę. Tak kurwa grubo się zastanawiam, czy nie dochodzi teraz w Polsce do zamachu stanu. Jestem w zasadzie przekonana o tym, że następuje jakiś poważny przełom w historii ludzkości. I kurwa, zaraz może tak być, że te rzeczy się przeniosą z Facebooka na grunt rzeczywistości. A jak wiecie, na mnie też był atak fizyczny. Było kurwa przebijanie opon w mojej wsi, tak, łamanie wycieraczek. Więc to są realne zagrożenia. I kurwa, jako osoba świadoma i przyzwoita, mam postawę społeczną również. Każdy z nas ma jakiś zawód. Ja mam taki, który jest działalnością w branży psychoedukacji i zajmuje się psychoedukacją. Im straszniejszych kurwa mrokach, tym ważniejszą. Dlatego po prostu. Wykorzystam to, co się stało, jako kompendium ludzkiego kurwa zła, jako skrót podręcznika teoria zła,
jako skrót podręcznika Psychologii Społecznej Eliota Aronsona. Chciałem tak dodać po prostu jeszcze tylko po prostu w temacie siebie, że to nie jest tak, że jestem po prostu uzależniony emocjonalnie od rzeczy, które się mówi na mój temat, czy na temat osób, z którymi jestem emocjonalnie powiązany. Emocje są tutaj wtórne wobec mojego oglądu sprawy, gdzie... Czyli takie całościowe postawy życiowe, kurwa, po prostu. Tak, tak, tak. To, że jestem wzburzony, to nie tak, że ja po prostu jestem uzależniony od jakichś po prostu mocnych emocji, tylko, znaczy pewnie jako osoba DDD jestem, jako osoba z spektrum potrzebuję często bardzo mocnych bodźców i nie powiem tutaj, ta dyskusja po prostu te bodźce mi daje, ale te emocje, że tak powiem, są wtórne wobec mojej potrzeby ujawnienia fałszywych jakichś po prostu przeświadczeń i niekonsekwencji myślenia. Jeszcze raz po prostu powiem, nic mi, że tak powiem, po prostu to nie robi negatywnego i niczym się nie karmię i nie jest w ogóle moją ambicją po prostu jechać po ludziach, ale że tak powiem, w tym wypadku ja osobiście czuję, że tak bardzo oni sami po sobie jadą, że po prostu tutaj tylko im powiedzieć, dlaczego to robią i w jak piękny sposób, to już po prostu nie mam wyboru, tak? Jest sporo rad typu, a po co się spalać tym, a po co to robić, a po co nie. Znaczy, jeśli się właśnie nie spalamy w tym, jeśli nie jesteśmy opętani tą sprawą, to dlaczego się tym nie zajmować? Bo kurwa tabu? Czy bo na terapii słyszysz, nie mieszaj się w takie rzeczy, bo kurwa, bo za tym idą twoje DDA skrypty. Ale są osoby, które potrafią się do tego tak, ale są osoby, które może już kurwa przeszły na dalszy etap i krzywdy im to nie robi. My w trakcie tej gównoburzy wyłączyliśmy się, zrobiliśmy lekcję Kajtkowi z polskiego i wróciliśmy do tego. I nie ma dla nas szczególnej różnicy pomiędzy intelektualną analizą tej gównoburzy, a lekcją dla Kajtka. Jedno i drugie jest robieniem czegoś dla innych. W tamtej dyskusji bardzo piękne zdanie padło. Dziewczyna napisała, powiedziałabym, że już chyba nie warto, w sensie ciągnąć tej dyskusji, ale myślę, że może jednak warto dla tej jednej osoby na tysiąc, która zrozumie. I kurwa, zobaczcie. Dobra, chuj z tym, spoko. Kim są te jedne osoby na tysiąc, którym mój przekaz pomógł? Wami. Duża część moich filmów jest odpowiedzią na jakieś pojebane rzeczy, z którymi się spotkałam. Większość jest odpowiedzią na pojebane rzeczy, z którymi się spotkałam, ponieważ większość moich filmów jest w ogóle jakby kręcona w oparciu o to, co do mnie przychodzi w danym momencie, tak? I wy się gdzieś rozpoznaliście w tym. Wy gdzieś uznaliście, że jestem osobą, która kurwa może wam pomóc. Przede wszystkim w ten sposób, że was zrozumiem, a wy rozumiecie mnie. Dlatego nadal wykonuję swoją pracę i ona zawsze taka będzie. By ta jedna osoba na tysiąc zobaczyła, że w tym tysiącu jest też druga taka osoba. Bo nie ma nic kurwa straszniejszego niż być stone and alone like a heretic. W skrajnym przypadku stone and alone like a heretic prowadzi do samobójstwa. W mniej skrajnych do poczucia braku sensu życia. Do depresji, do permanentnego poczucia nieszczęścia. I ponieważ potrafię od czegoś takiego zupełnie oddzielić komponent emocjonalny, to daje się kamienować i równocześnie robię na ten temat metanarrację.
bo ktoś to powinien robić. I ja mam odwagę i odporność, by to robić. To jest to coś, co jest moją egzystencją i co ja mogę dać światu. Wielu rzeczy nie dam. Nie dam jak Benka bycia ratownikiem. Nie dam jak Margaret bycia opiekunem osób starszych. Nie dam, nie stać mnie, kurwa, na to. A stać mnie na bycie tą kamienowaną, paloną na stosie czarownicą, która opowiada o tym, co się dzieje. Każdy z nas coś daje i za to dostaje. Co ja dostaję? Towarzystwo ludzi na zajebiście wysokim poziomie, czyli was. Więc warto. Dziękuję.